Izabela Lubomirska, nazywana także Błękitną Markizą, dbała przede wszystkim o siebie i swoją urodę, choć nie zapominała też o poddanych, którym budowała w swoich dobrach szkoły i przytułki. Wysoko urodzona, piękna, majętna i wpływowa, obdarzona licznymi talentami i pasjami, była jednocześnie despotyczna i kapryśna. Krążyły nawet złośliwe plotki, że pranie woziła do Paryża, bo w Polsce źle wypiorą. Brała nader czynny udział w polityce, zabiegała zarówno o pozyskanie obcych dworów, jak i mas szlacheckich. Początkowo życzliwa Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu, potem zwalczała go namiętnie. Rozgoryczona jego wyborem na króla, przeniosła się do Paryża. Wielu miało jej za złe, że bardziej interesowała się losem rewolucyjnych uchodźców z Paryża niż Polską. Ta niezwykle majętna dama przez splot wydarzeń politycznych, które wstrząsnęły Polską na przełomie XVIII i XIX wieku, zmuszona była przekazać dobra wilanowskie córce Aleksandrze i jej mężowi Stanisławowi Kostce Potockiemu. Po więcej ciekawostek z polskich miast zapraszamy na kanał Razem w Polskę.